Dotarliśmy do kolejnego z bardzo komercyjnych fortów, Fort Schonenberg, tak się nazywa. Widać, jest dużo wycieczek, bo bardzo dużo samochodów tu jest. Kwietniki, toalety, podejrzewam, albo bilety. Wysunięte stacje bojowe na forcie Schonenberg. Centralnie mamy kopuły, tu mamy, tam jest bunkier z kopułami, po tej stronie też jest bunkier i za nami też jest jakiś obiekt, ale to już są wysunięte stacje, którymi pod ziemią wojsko dojeżdżało i później trzymało ogniem tą drogę prawdopodobnie. Socjeta, widać, doprowadziła prąd, nawet jest ewakuacja i mają porobione takie drzwi, już zrobione, bo ten bunkier tak nie miał takich opcji do tego, żeby wyprowadzić ludzi w razie jakichś kłopotów awaryjnie na zewnątrz. Bardzo fajnie tak sobie pochodzić po polu. Już jest taka ładna pogoda. Wiatr rozegnął te chmury burzowe. Jest ładna pogoda, zieleń. Gdzieś człowiek nie spojrzy, to jakieś kopułki, tak? Kiedyś to u nas to rarytas w Polsce, żeby jeszcze kopuła była. Tak wszystko powyrywane, porozwalane. Tam coś jest. Tu jakieś kopuły, tam jakieś kopuły, tu jakieś kopuły, tam jakiś bunkier. Tak można sobie chodzić i wypoczywać, wypoczywając, poznawać te miejsca. Przejechałem ten bunkier, nie widziałem go tutaj, jak jechałem tutaj drogą, całkowicie zakamuflowany. Zobaczymy, czy tu jest jakieś wejście do tych kazamat. Ścieżka, a wejście gdzie? Nie ma? Jest. Obiekt jednokondygnacyjny, dwuizbowy. Tutaj mieli jakąś suwnicę. Wyczyszczony. Jakieś legowisko, jakieś zwierząt. Półka. I teraz tak, tu jest jakiś kanał. Nie wiem, czy są jakieś podziemia. Zostały jakieś haki. Jest kopuła nawet. Pancerna, ale już z niej nic nie zostało, nawet łańcucha nie ma. Ale przyroda jest. Taka miejscówka w lesie. Idealny punkt po godzinie 18. Tędy, nie wiem, czy tędy jakoś wyjdę. Trzeba dookoła iść. Idealny moment na to, żeby się wykąpać. Bo w lesie cisza, spokój, nikogo nie ma. Później muszę ogolić się jeszcze dzisiaj i zatankować. Trzy rzeczy do zrobienia. Dochodzi godzina 19, pora biwaku. Biwakujemy na pięknej polance przy schronie Abri du Hitzkenbrutzkel, coś takiego. Jeszcze 700 metrów, zakaz jazdy już dalej. Abri du Heidenbrutzkel. Heidenbrutzkel. Oczywiście droga jest dla samochodów, można jechać, ale jest taka zasada, widocznie to las czy coś.
Także piękne miejsca we Francji, bardzo mi się to podoba. Przychodzi pora, trzeba się zatrzymać, jest gdzie stanąć. Nie wiem tylko jak tu z ogniskiem. Oni mają takie dziwne lasy tutaj, same takie. Nie ma opału, tylko takie wielkie kłody na wielkie ognisko. Ale cieszę się, że już dotarłem, że już jest 19. Muszę zatankować samochód, muszę się ogolić. Także dobry dzień dzisiaj. Pracujący i trochę pracy było i trochę zwiedzania. Także jestem spełniony. Kolejny poranek i kolejny deszcz. Także czekam na poprawę pogody. Dzisiaj mam trochę zadań do zrobienia też z pracy, więc moje mobilne biuro będzie mi służyło. Wykorzystam tą pogodę brzydką i po prostu będę tutaj stąd pracował. Nie będę się przemieszczał na razie nigdzie. Na razie sobie wypiję kawę i posiedzę tutaj pod daszkiem. Francja, linia Maginota. Środa, środek tygodnia. Praca zdalna z mojego mobilnego biura. A więc mój samochód to nie jest już tylko mobilny dom. To jest też mobilne biuro. Dzisiaj mam dużo pracy, także jest stacjonarnie, siedzę. Tu jest zasilacz, który biegnie do inwertera. Dwa akumulatory, wiadomo, tam dwa panele 100-watowe. Także dzisiaj siedzę, pracuję na dwa komputery, w zależności czy robię pracę dla jednej firmy, dla klienta, czy robię pracę dla mojej firmy. Używam do tego osobnych komputerów, żeby zachować higienę danych. I właśnie to jest to. To jest to wyjście, to salomonowe wyjście, które znalazłem, żeby móc podróżować, móc zwiedzać, móc poznawać, móc siedzieć sobie na dworze, a nie w domu na kanapie. Taką pogodę bym siedział w domu, a tak siedzę na świeżym powietrzu, patrzę na zieleń. Wiadomo, trochę trzeba popracować, coś trzeba zrobić. Trzeba ciężko pracować, żeby mieć dobrą pracę i żeby móc realizować. Ja wychodzę z założenia, że zawsze rób to, co najlepiej jak potrafisz i to, co twoja najlepsza wersja ciebie by zrobiła, jakby to najlepiej mogła zrobić. Także tak, taki dzisiaj dzień. I tak bym w teren nie poszedł, bo już jestem za stary, żeby walczyć z pogodą. Raczej się do niej dostosowuję i współpracuję elastycznie, dostosowuję się do panujących warunków, a nie walczę z nimi. Także tak się dobrze złożyło, że dzisiaj doszła właśnie taka, doszło dużo zadań, które muszę niezwłocznie zrealizować. I chciałem się podzielić właśnie takim moim dniem, jak to wygląda. Tutaj taki zupka pomidorowa, knora, bo jest zimno. Teraz co potrzeba, żeby móc cieszyć się mobilnym biurem. Po pierwsze musi być mobilny dom. Przepraszam, telefon. Dobrze, czyli wracam do tematu. Potrzebny jest mobilny dom, czyli samochód, w którym można spać. A wiadomo, samo spanie nie wystarczy. Musi być też prysznic. To jest podstawa, żeby móc się umyć, też intymność i tak dalej. Czyli ja mam tu prysznic, kabinę prysznicową. To jest bardzo ważna rzecz i krytyczna wręcz, a druga ważna, nie taka może aż krytyczna, ale też ważna, to prysznic, taki już słuchawka prysznicowa, bo wiadomo, można w kubku się umyć, wodą się oblewać kubkiem, ja tak robiłem i robię często, natomiast wolę mieć pompkę elektryczną, włączę przycisk, leci mi, zasysa mi, to nie jest drogie, tam 100-150-200 zł, sobie wlewam ciepłą wodę do wiaderka i ciepłą wodę, włączę przycisk i mam zasilanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest dach nad głową. No bo nie może być biura, jeżeli jest dach nad głową, siedzimy w samochodzie, bo samochód terenowy jest za mały, żeby w nim wewnątrz siedzieć. To jest duży do spania, a tak trzeba być na zewnątrz. Więc musi być jakiś
takie zadaszenie. Trzecia rzecz, akumulatory. Ja tutaj w samochodzie mam teraz akumulator rozruchowy 100 amperogodzin, kwasowo-ołowiowy. I mam dwa akumulatory po 120 amperogodzin. Niech mają po 100, deklaratywnie 120, ale załóżmy, że mają 100, to mam 200 amperogodzin prądu, czyli tam energii elektrycznej. I dwa panele 100-watowe, które to uzupełniają. Plus oczywiście to jest możliwość spięcia tego z alternatorem, chociaż ja nie potrzebuję, więc tego nie spinam. Natomiast gdybym potrzebował, to spinam. Raczej odwrotnie, zakładam, że te akumulatory, które tutaj mam, litowo-żelazowo-fosforanowe, one mogłyby w razie potrzeby, gdybym się rozładował rozruchowy, go wesprzeć. To jest potrzebne. I ostatnia rzecz, która jest potrzebna, to jest potrzebny inwerter, tak? Chociaż jak duży, tam nieduży, ja mam 3000 W nominalnie, czyli do 1500 mogę watów używać. Czyli tyle, co mają akumulatory, bo akumulatory mają 100 amperów razy 13 V, to jest około 1300 W. Powinny obsłużyć takie odbiorniki, to 1300 W. Natomiast do laptopa wiadomo, że bez problemu zasilacz, bo nie wiem ile laptop może mieć, 100 W, nie wiem ile laptop pobiera. Także to jest wszystko potrzebne, no i do tego stoliczek, krzesełko i możemy się cieszyć mobilnym biurem. Dotarliśmy do Abry, do Heidenbuckel, tylko po to, żeby pocałować klamkę. Nawet klamki nie ma. Robią coś takiego, oznaczenia, jak dotrzeć. 13:30, chyba że tutaj jest też jakaś socjeta się tym opiekuje. I za zwiedzanie, tylko z przewodnikiem w odpowiednim umówieniu się. Dwuwejściowy, taki nie wiem, czy mi to przerobili, czy to tak było, no drzwi są oryginalne. Zamki, wszystko. Także szkoda. 700 metrów, żeby dojść i żeby wrócić z niczym. Tam jest kopuła jedna centralnie rozmieszczona. A tak, to nic więcej nie ma.